Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, to ja się chciałam poprosić o uściślenie zdania zawartego w uzasadnieniu. Cytuję. W międzyczasie przewodnicząca podjęła czynności związane z zaplanowaniem sesji zwyczajnej na dzień 28 maja bieżącego roku, w porządku której został zawarty punkt dotyczący podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego Zbigniewa Moszko. 20 maja otrzymaliśmy porządek obrad sesji zwołanej na dzień dzisiejszy i nie ma takiego punktu, czyli albo jest błąd w uzasadnieniu, albo jest błąd w porządku, bo tak jak piszę, jeszcze raz cytuję, porządek został zawarty punkt, którego tego punktu nie ma. Dziękuję bardzo. Byłam ważne 4. I w związku z tym dalsze działania już podjął Pan Przewodniczący, ale wstępne czynności, czyli ustalenie, że chodzi nam o te dwie uchwały, które są dla nas ważne, podjęłam ja w rozmowach z Panami Prezydentami. Tak rzeczywiście wyglądało. Proszę bardzo. I tu jest krótko, nie trzeba nic zrozumieć. Pytanie. Czy w tym porządku obrad, który otrzymaliśmy 20, jest ten punkt, czy nie? I to ma znaczenie, dlatego że pisze, został zawarty. I to jest o tyle istotne, że mówimy o czymś, co zostało dokonane. A ma to jeszcze takie znaczenie, że jakby został zawarty, to może by nie był złożony wniosek nasz o sesję nadzwyczajną. Po prostu. Dlatego ma to znaczenie. Proszę zobaczyć i odpowiedzieć, czy w tym porządku obrad, który otrzymaliśmy, to jest, czy nie? Proszę zobaczyć. Nie ma. Natomiast rozumiem, chyba, że chodzi o poprawienie sformułowania, tak? Rozumiem. Bo ja sytuację wyjaśniłam. Nie, ja nie wiem, czy jest, czy nie ma porządku obrad. Nie ma, dlatego że to został wystosowany. Bo został wystosowany, ponieważ to nie jest wniosek grupy obrady. Tak, szanowni. Reasumując, na podstawie wyżej wymienionych dokumentów oraz dogłębnej analizy prawnej należy stwierdzić, że radny Zbigniew Moszko, będący członkiem zarządu spółki kapitałowej prowadzącej działalność z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy miasta Świętokrzyskie, której sprawuje mandat radnego, narusza zakaz wynikający z artykułu 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminy. W takim przypadku Rada Miasta powinna bezsprzecznie podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego Zbigniewa Moszko i nie mają znaczenia ewentualne zmiany właścicielskie, czy też w zakresie osób zarządzających taką działalnością, jeżeli nastąpiły później niż po upływie 3 miesiąca od początku kadencji Rady Miejskiej, której radny sprawuje mandat radnego. Podpisano radca prawny Piotr Jach. Dziękuję bardzo. W efekcie uprawnia to do takiej interpretacji mającego podstawowe znaczenie w rozpatrywanej sprawie zapisu, czyli właśnie artykuł 24.1, zgodnie z którym działalność gospodarcza prowadzona przez radnego w formie spółki prawa handlowego nie mieści się w zakresie ograniczeń przewidzianych tym przepisem. Czyli z tego, co tutaj widzimy, mamy dwie zupełnie skrajne opinie. Myślę, że Rada nie jest sądem, który rozstrzyga takie sprawy. W związku z tym ja poddaję się pod osąd Rady Miejskiej. Dziękuję. Bo tak wojewoda sobie zażyczył. Dziękuję bardzo. Czy prawdziwa jest informacja pojawiająca się w ostatnim czasie w lokalnych mediach? Gazeta Przegląd Środowiski, wywiad z radnym Moszko, jakoby radny Moszko prowadząc działalność gospodarczą przez lata nielegalnie pobierał energię elektryczną bez zgody ówczesnego NZWR. Czy prawda, że w przedmiotowej sprawie zostało skierowane doniesienie do Komendy Miejskiej Policji Środowiska, która prowadzi obecnie czynności rozpoznawcze w tej sprawie? Proszę o odpowiedź pana wiceprezydenta Bartosza Karcza. Dziękuję za uwagę. Przepraszam, panie prezydencie, może chwileczkę. Proszę powtórzyć pytanie. Ja bym prosiła pana radnego jeszcze raz o powtórzenie pytania. Tak. Dobrze? Które
ostatniego, pani przewodnicząca, pierwszego. Ostatniego. Czy prawda jest, że w przedmiotowej sprawie zostało skierowane doniesienie dokumenty miejskiej policji Świdowowica, która prowadzi obecnie czynności rozpoznawcze w tej sprawie? Bardzo dziękuję, ale mogę zapytać jeszcze. Dlaczego tutaj pan prosił pana prezydenta o odpowiedź? No bo on jest czynnikiem zarządzającym i nadzorującym etc. Dobrze, prosimy pana prezydenta. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Faktycznie taka sprawa zaistniała, to znaczy w toku przekształcenia NCBN w RPGR podczas sprawdzania umów, no i całego zasobu okazało się, że sieci, śląskie sieci internetowe, no więc których właścicielem był pan radny jest, no, pan radny do tej pory właściwie do 13 maja, pan radny Łośko, faktycznie były podpięte do instalacji elektrycznej z tej wiedzy, którą mam w RPGR-u, do instalacji gminnej prądu elektrycznego, czyli były podpięte do prądu, za który płacił MPGL, MZB, a teraz MPGL. Faktycznie zostało w tej sprawie skierowane doniesienie na Komendę Miejską Policji i z tego co wiem, prowadzone są w tej chwili postępowanie wyjaśniające albo czynności sprawdzające, które mają na celu potwierdzenie tych faktów, które udziały się na to. Dziękuję bardzo panu prezydentowi za wyjaśnienia. Ja pamiętam, powiem już, pamiętam. Jeśli się nie mylę, to teraz powinien wystąpić pan radny Marek Falka, a później pan radny Łataś. Przed chwilą zgłaszał się jeszcze pan Zbigniew Nowak. Dobrze, pan radny Łataś mówi, że ma bardzo proszę bardzo. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, wysoka rado. Po godzinie 14.33 otrzymałem od pani przewodniczącej SMS, za moment trzeba zgłosić wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Po godzinie 14.42 otrzymałem SMS od pani przewodniczącej. Podnieś rękę, gdy Kurek zejdzie z mównicy. Dziękuję. Wniosek formalny. Ja mam zgłosić panu przewodniczącej? Nie. Bardzo proszę o stwierdzenie, skąd pan ma takie informacje? Bardzo proszę. Przecież ja dostałem od pani SMS. Nie, szanowny panie, ja myślę, że chyba jest to pomyłka. Dobrze, to w takim razie to ja zapytam. A ja zapytam jeszcze o jedno. Szanowni państwo, to ja wezmę w takim razie swoją pomyłkę i może, szanowni państwo, zapytam tak. Nie, ja się nie powyruję, zrozumiem pana stanowisko. Szanowni Państwo, co ja zapytam, pan radny Łataś mam nadzieję pokaże. Tak, dziękuję panu Krakowi. Ja zapytam, czy w związku z tym równie podobna pomyłka zaistniała w poniedziałek, kiedy ja w czasie sesji o godzinie 22.14 na pomyłkę służbową otrzymałam SMS-a. Marku, a może byś powiedział, że skoro jak stwierdził Łośko, przesłanki nie zawodzą, to podejmujemy uchwałę, żeby zbadał to sąd. Numer telefonu, szanowni państwo, 48693385695. Rozumiem, że zawodzą pomyłki, tak? Zawodzą pomyłki. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czas na wystąpienie pana radnego Kawałka. Pani Przewodnicząca, Słucham? Bo
bo nie, nie dokończyliśmy tej, tej sprawy ostatnio. Nie było tego w porządku obrad, prawda? Nie było. Dobrze, ja nie odniosę się, dobrze? Ja nie, no to jest krótkie, tak nie, bo krótkie jest pytanie i w związku z tym ja po prostu zrozumiałam, o co chodziło pani Zofii Bogodzie w jej pytaniu. I ja już to tak pan powiedział stwierdzenie. Nie, nie ma tego. Ja to pozetnę jeszcze raz do tego tekstu. Porządek, nie, porządek ja mam, natomiast nie jest potrzebne to pismo. Pana Zbigniewa Mośko. Ale jakie o tym ma pismo pana Zbigniewa Mośko z porządkiem obrad, którego otrzymaliśmy 20. Czy w porządku obrad znajduje się punkt dotyczący rozpatrywania projektu uchwały? W porządku obrad nie znajdował się, ale planowany. I dlatego powiem, bo rozumiem, jakie było pytanie. Szanowni Państwo, proszę bardzo, rozumiem, o co chodziło pan Marcowi Tarce, pytanie. Nie, chyba nie, bo pytanie. Ja też panu i panu bardzo dziękuję. Ale ja bym kończył. Proszę powiedzieć, że mam takie prawo i w związku z tym wyjaśnię do końca. Szanowni Państwo, rozumiem, że chodzi o sformułowanie, które w uzasadnieniu zostało zawarte w zdaniu, które ma czas przeszły i formę dokonano, że został zawarty punkt. Zdecydowanie bardzo proszę o naniesienie poprawki, bo jestem jednym z wnioskodawców, w której planowany był tak do zawarcia punkt. I myślę, że bardzo to jest właściwa interpretacja. Bardzo dziękuję. Czy ja dobrze to zrozumiałam? Bardzo dziękuję. Tak, dziękuję również. Skoro te już formalności mamy za sobą, to przejdźmy do rzeczy prawnych, bo ostatnio o nich zaczęliśmy trochę dyskutować, ale niestety dyskusja nam się urwała po ważnych kwestiach. Mając na uwadze fakt i to, żeby Rada miała pełną wiedzę w zakresie procedowania nad wyżej wymienioną sprawą, prawie nie zgodzi się ze stanowiskiem niektórych radnych, jako to by tylko sąd był władny w swoim wyroku stwierdzić, iż zachodzą przesłanki do wywieszenia mandatu radnego, które naruszą lub też nie zakaz wynikający z artykułu 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na sesji nadzwyczajnej, dyskusja się rozmyła. Pamiętacie Państwo, zaczęliśmy rozmawiać o dostarczeniu korespondencji do rąk pani przewodniczącej w zachowanej kopercie na wszystko prywatne do urzędu. Dlatego nie mogliśmy otrzymać tej informacji 16, tylko czekaliśmy 24. Jak Państwo pamiętacie. Potem zaczęliśmy rozmawiać o sytuacji miasta. Też nie bardzo wiemy, co, jaki to miało związek z sprawą, którą tutaj omawiamy. A następnie sprawa pana radnego Leśka, która też nie była przedmiotem dyskusji, więc rozumiem, że chodzi o to, żeby zawiesić pewne rzeczy na kółku i przejść do wszystkich tematów, które są dookoła. Ale nic. Przypomnę tylko Wysokiej Radzie oraz mieszkańcom miasta, że zgodnie z powołanym wyżej przepisem radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem prowadzenia takiej działalności. Co do poczucia istnienia lub nieistnienia tych przesłanek, wypowiedzieliśmy się w poniedziałek na tej sesji nadzwyczajnej, więc połowa rady te przesłanki widzi, druga połowa tych przesłanek nie widzi. Demokracja zdecyduje. Ja już wspomniałem z tego poczucia, posiadałem tych samych informacji w zakresie, jeśli podejmujemy tą uchwałę, tak mówiłem, to jest ważne też ze względu na pana radnego, bo to nie ma chodzi, żebyśmy sprawę ani zamknęli, ani zamiętli, bo to dotyczy nas wszystkich tak naprawdę, bo każdy może mieć jakiś problem, tak? W związku z naruszeniami ewentualnie. Chcę stwierdzić jedno, to co już powiedziałem w tamtej dyskusji, iż tylko Rada Miejska, a nie sąd, stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego, Szanowni Państwo. Obowiązek ten jest nałożony na Radę Miejską i wynika wprost z przepisów prawa, a mianowicie z artykułu 190 Ordynacji Wyborczej do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, które to przepisy stosujemy do kadencji, rozpoczętej w 2010 roku. Przepis ten ma charakter deklaratoryjny, ale żeby nie gadać za mądrze, to powiem w ten sposób. Jeśli coś ma charakter deklaratoryjny, a szczególnie akt prawa, to on niczego nie tworzy, nie znosi i nie zmienia istniejącego stosunku prawnego. On działa do tyłu, jak stół.
Po prostu jest to jakby stwierdzenie faktu, który nastąpił. Nie mamy do czynienia z czymś, że my zabieramy głos, my orzekamy, my jesteśmy sądem. Absolutnie. To nie o to chodzi. To się dzieje, to robi artykuł ustawy. Teraz stanowiska sądów, bo tak tu się przyjrzeliśmy tymi stanowiskami sądów, a przyznam szczerze, że tak poszukałem te stanowiska sądów i one jest niezmienne od lat. Nie wiem, przykładowo, aby nie wiązać możliwości Wysokiej Rady, przytoczę orzeczenia sądu. Uchwała składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2000 roku. Uchwała Rady stwierdzająca wygaśnięcie mandatu, z przyczyn, o których mowa w artykule 191 ust. 1, 2 i 4 Ordynacji Wyborczej, ma charakter deklaratoryjny, ponieważ wygaśnięcie mandatu następuje z mocy prawa wskutek zdarzeń opisanych w ustawie. Stanowisko to od dawna nie budzi wątpliwości w orzecznictwie NSA i jest akceptowane w piśmiennictwie prawniczym. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2008 roku pominął sygnaturę akt. Skutek wygaśnięcia mandatu z przyczyn określonych w artykule 191 ust. 1 Ordynacji Wyborczej do Rad Gminy, Rad Powiatu i Sejmików Województw następuje z mocy samej ustawy, zaś uchwała stwierdzająca wygaśnięcie mandatu z mocy prawa spełnia funkcję porządkującą. A osobiście wyjaśnię sytuację prawnego, zresztą... Pan pod uwagę, że jest to drugie wystąpienie i zgodnie z zapisem statutowym przysługuje Pan 3 minuty na wyrażenie swojego stanowiska. Ja proszę kończyć. Rady stwierdza, że przesłanka skutkująca wygaśnięcie mandatu wystąpiła w konkretnej sprawie. Jeszcze jeden wyrok, ja myślę, że to jest istotne na podjęcie naszej uchwały. Tak, tylko ja odczytuję chyba formułę, jeśli się nie mylę. Formułę, które mieliście podane przez kancelarię adwokacką, to jest właśnie ten prawny. Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2008 roku. Co do zasady, wygaśnięcie mandatu następuje z mocy sądu prawa. Ja będę musiał przedać dyskusję, ponieważ... Wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu. Bardzo proszę, panie radny, przekracza pan urzędowy czas. Urzędowy z wyniku prawnego, który nastąpił z mocy prawa. Taki akt urzędowy jest uchwała Rady Gminy. A jeżeli Rada nie podejmuje takiej uchwały, pomimo wezwania wojewoda, takim aktem jest zarządzenie zastępcze wydane przez wojewodę. Szanowni Państwo, próbuję przedstawić Państwu coś, co może nam wszystkim pomóc, tak? Co pokazuje nam, w jaki sposób funkcjonuje ten przepis prawa. Chcemy to uciąć, zgłosić wniosek formalny, co chcemy zrobić? Po co? Była specjalna komisja w poniedziałek, cała sesja. Po co? Można było to stanowisko przedstawić, a ono wydaje mi się być stanowiskiem, jakie było zawarte przez Kancelarię Prawno-Sądową, którą każdy z Państwa dostał. Szanowni radni, nie mogą właśnie przedstawić tego do końca poniedziałek, jak Państwo wiecie, zakończyliśmy dyskusję. I było późno, to się nie dziwiło. Byliście Państwo zmęczeni. Ja rozumiem, ale panie radny, proszę dobrze. Postawicie sobie samochodowo 3 minuty. Apelacyjnego w Katowicach. Myślę, że proszę. Rada stwierdza, już kończę. Rada stwierdza więc wygaśnięcie mandatu, które następuje z mocy prawa. A nie może stwierdzić wygaśnięcie. Skoro wygaśnięcie mandatu następuje z mocy prawa, a uchwała stwierdzająca ta ma charakter deklaratoryjny. Więc mi się wydaje, że te wyroki są rozwiane wątpliwości i tylko my jako radni jesteśmy umocowani się do wypowiedzenia w kwestii wygaśnięcia mandatu radnego i nie może tego nas zastąpić sąd. Ja wiem, że to jest nieprzyjemne, wiem, że to jest niesympatyczne, ale tak jest. To się po prostu dzieje. To się dzieje z mocy ustawy. W związku z czym ta uchwała potwierdza tylko fakt, iż to działanie radnego doprowadziło do wygaśnięcia mandatu, a nie żaden inny radny, prezydent, czy też jacyś, nie wiem, czy wyimaginowani, czy chcieliście to jeszcze skończenie tego tematu, bardzo proszę. Ale ja nie o tym mówię, panie radny, ja nie o tym mówię, ja mówię po prostu, ale kończy się czas. Panie radny, pan powiedział, że pan szybciutko kończy. Tak. Już dawno czas został przekroczony, pan za doskonale za dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Państwu. Przepraszam, że niestety wkradły się te przeszkody, bo myślałem, że Państwu spokojnie przedstawić te argumenty, które są częścią naszej dzisiejszej dyskusji. Bardzo dziękuję. Bardzo również dziękuję za przedstawienie.